tym filmie z moim bratem Dyziem będziemy stawać się coraz więksi. Zaczynamy od levelu 0 i jeśli będziemy go zdobywać więcej, to możemy się stać naprawdę ogromni. Kto to tu chodzi, Halo, Dyzio? No, zgubiłem się w jakimś lesie, Nuno. I w dzisiejszym odcinku właśnie X będzie nas powiększał, także musimy zdobyć jak największy X, a potem będziemy gigantyczni. Także, słuchaj, Dyzio, może na początku wykopiemy drzewo, choć tutaj może to brzuskę sobie skopiemy. Idę, ja tutaj kopałem dębowy pień. Okej, dobra, ja tutaj kopię tą normalną brzuskę, dobra. Także, widzowie, teraz szybki crafting musi wlecieć, no i oczywiście kilo. Pójdziemy sobie może od razu po węgiel, potem będziemy się pewnie bili z różnymi właśnie mobami. Dobra, szybko. Au, no, no, bije mnie wilk. O mój Boże, jaki gigantyczny wilk zły. O nie, kolejny. O mój Boże, kolejny wilk. Dobra, musimy tutaj szybko je właśnie pobić. O nie, one są naprawdę gigantyczne, dobra, widzowie. W takim razie idziemy do jaskini, która jest tutaj. O nie, szkielet. Dobra, może w takim razie uda mi się szybko stworzyć mieczyk. Dobra, czekajcie, widzowie, szybko mieczyk. O nie, już do nas strzela, właściwie to do Dyzia, dobra. Szybko go tutaj rozwalimy, okej. I tutaj mamy od razu, o nie, widzowie. Mam pierwszy level, a zaraz będę miał drugi, bo wykopałem dużo węgla. Ej, widzowie, staliśmy się więksi, ponieważ też mam pierwszy level. Nunu, zobacz, mam drugi poziom, jaki jestem duży. O mój Boże, zobaczcie, widzowie, jak Dyzio szybko rośnie. Ej, ja też chcę węgiel, ja też teraz dać. W takim razie, widzowie, teraz szybki właśnie wlatuje kilo i idziemy szukać węgla. Będziemy tacy duzi, widzowie, że nawet sobie nie wyobrażacie. Dobra, chyba trzeba znaleźć szybko jakiś węgiel, ale to za chwilkę znajdziemy. A wy w tym momencie możecie zostawić subskrypcję, widzowie, z dzwoneczkiem oczywiście. Dzięki wam bardzo. Dobra, w takim razie, gdzie ten węgiel? Zobacz, Nunu, wiem, trzeci poziom, zobacz, jak jestem duży. Co? Jesteś taki wielki! O nie, widzowie, szybko, ja muszę dogonić Dyzia, bo zaraz będzie taki gigantyczny. Kopać dalej, muszę być ogromny. Ja też chcę być duży, dobra, widzowie. Także idziemy może, o nie, coś mnie zblokowało. Dobra, idziemy teraz właśnie po jakieś mopki. Widzowie, znalazłem węgiel, dobra, zobaczcie. I za chwilkę się tutaj powiększymy. Patrzcie na to. Także Dyzio właśnie tutaj przyszedł i już mamy drugi poziom. Widzowie, rośniemy w siłę, zobaczcie. Już nie jestem taki malutki, jestem oczywiście mniejszy od Dyzia. Ej, Dyzio, zostaw mi to. Nie, ja muszę być wielki. Ale ja też chcę być duży. Zabierasz mi cały węgiel. Ale ja chcę expa. Widzowie, musimy właśnie pozyskać dużo expa, dobra. Więc jeszcze mam na razie drugi level, więc teraz właśnie idziemy. Mam nadzieję, że jeszcze coś nas powiększy, ale zaraz będziemy musieli robić jakąś zbroję, więc ja bym szybko. Królik tu był. Chodź ty, króliko, tutaj. O nie, o, dał nam jakoś małe expa. Ej, Nunu, znalazłem wioskę villagerów. Chodź tu. Naprawdę? O nie, na szczęście. Właśnie na szczęście, tak, widzowie. O tak, mamy wioskę villagerów. Może z villagerów wypada exp i będziemy mieli na szczęście dużo jedzenia. Zobaczcie, ile tutaj jest siana, widzowie. Więc robimy sobie szybciutko chleby. Okej, okay. I teraz mamy tutaj jakąś krówkę, zobaczcie, ile krówek. Chodźcie, będziecie moim expem. Ej, Nunu, zobacz, jaki zrobiłem się duży, zabiłem żółwia i dostałem czwarty poziom. O, widzowie, zobaczcie, jaki on jest już duży. A nie, ty się nas przerósł. W takim razie musimy teraz pozabijać tych villagerów. O nie, oni chyba nie dają expa, Dyzio. A, uderzył mnie golem. Widzowie, goni nas golem. Dobra, mam nadzieję, że tu mnie nie sięgnie, mimo tego, że jestem taki malutki. Dobra, zobaczymy. Nie sięgnął mnie, dobra, bijemy go. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle da nam expa. O nie, chyba nie dał, w ogóle nie dał nam expa. Ale mamy, widzowie, żelazo. O, mamy białego kota. Chodź tutaj, kotku, mamy trzeci level. No i jestem teraz większy. Już jestem prawie normalny, widzowie. Jeszcze jeden level i będę normalny, a potem będziemy naprawdę rosnąć w siłę. Widzowie, znalazłem krowy. Szybko te krowy właśnie sobie pokonamy i będziemy naprawdę duzi. Chodź tutaj, krowo. Dobra, zabiliśmy już jedno. Więc tutaj mamy więcej tych krówek, także expa z nich będzie co nie miara. I jeszcze mamy węgiel do tego. Okej, mamy prawie czwarty level. Dyzia na razie z nami nie ma, ale zaraz właśnie będzie. Może on już jest tak, widzowie, wielki jak jakiś dom. Dobra, i mamy czwarty level. I jesteśmy już normalnego wzrostu, widzowie. Zobaczcie, jestem już normalny. Nareszcie. Dobra, wykopiemy sobie jeszcze troszeczkę tego węgla i idziemy szybko do kopalni. Okej, widzowie, znalazłem jaskinię. W takim razie pójdziemy tam właśnie z Dyziem. Poczekaj, Nunu, zobacz, jak jestem duży. Mój Boże, zobaczcie, widzowie, jaki on jest wielki. Jest większy ode mnie, a jestem normalny. Ała, nie bij mnie. Idziemy do tej kopalni, Dyzio. No to lecę. Okej, gdzie ty jesteś? O, ty jesteś na dole. Dobra, w takim razie tu będą na pewno potwory, także o, jest właśnie węgiel. Ale te niebieskie bloki dały mi dużo expa, zaraz będę miał siódmy poziom. Diamenty! Diamenty, co? Ja też chcę diamenty. I tutaj creepery są, a! O nie, prawie,
O mój Boże, widzowie, jaki to był far! I widzowie, mamy redstone. Dobra, trzeba go wykopać, ale nie mam oczywiście żelaza. Ej, Dizia, masz żelazo? Nie mam. Ja teraz kopię złoto, ale trochę mam, więc zaraz ci dam, jak wykopię to złoto. Czyli masz żelazny kilo, podziel się! Zara, bo ja wykopałem dopiero diament. Ej, właśnie, bo tutaj jest, widzowie, zobaczcie, tutaj jest zombiak. Ja muszę rozwalić, chodź tutaj, zombiaku. Zobaczcie, widzowie, jak malutko brakuje nam do 5. levela. Dobra, Nunu, trzymaj żelazny kilo. Dzięki, teraz mogę sobie wykopać ten redstone. Dobra, widzowie, więc jestem teraz większy, a Dizia jest w ogóle ogromny. Zobaczcie, stanę przy nim i dalej wygląda jak mrówka. Jak my się w ogóle tu będziemy poruszać? Dobra, trzeba znaleźć jakieś diamenty, bo one dają naprawdę dużo expa. Ja dopiero znalazłem jednego, ale tu widzę złoto. Widzowie, właśnie wlazłem do kopalni. Zobaczcie, blokuje się, nie mogę tutaj w ogóle przejść. Muszę cały czas kucać, dobra. Mamy diamenty, Dizio. O mój Boże, diamenty, Nunu, ja się tu nie mieszczę, zobacz. Co? Jaki on jest, widzowie, wielki? O mój Boże, to jest coś niesamowitego. Dobra, w takim razie przejdziemy tutaj, okej? Okay? Ja nie chcę być już większy, bo to będzie masakra. No, nie uciekaj mi, ja nie mogę cię dogonić. Jaki on jest, widzowie, duży. O mój Boże, czekaj, rozkopię ci tutaj, Dizio, bo nie możesz przejść nawet. Co jest, widzowie? Och, on się musi czołgać. Nie, no zaraz wybuchnę ze śmiechu, widzowie. Nie mogę, dobra, idziemy teraz szybko szukać jakiś ród. Mamy, widzowie, kolejny redstone, który da nam 6. level. Ale znalazłem, Nunu, dużo diamentów tutaj, ale to szczęście było. Gdzie? Ty jesteś tu? Okej, zaraz tam przyjdę. Nunu, masz crafting, bo ja jestem taki wielki już. Mam 10. poziom. O mój Boże, który ty masz? Zobaczcie, widzowie, jest taki gigantyczny. Dobra, chodź tutaj do mnie, Dizio, bo nie możesz nawet przejść. Nie, no niemożliwe jest. O mój Boże, widzowie, a ja jestem jeszcze na 6. poziomie. Dobra, masz tutaj crafting i daj mi jakieś diamenty. Poczekaj, mogę ci dać 2 diamenty. Poczekaj, masz, bo zrobiłem sobie diamentowy kask. Zobacz teraz na mnie. Dzięki, teraz może stworzę sobie diamentowy kilo. Ale duży masz ten heł. O nie, dobra, widzowie, musimy gonić Dizio szybko. Idziemy jeszcze niżej, żeby wbić level, a potem idziemy szybko do netheru. O mój Boże, ile tu jest mobów. Widzowie, znaleźliśmy jakąś wielką wyrwę. Nie, chodź tutaj, ty niedobry szkielecie. Ała, Dizio, musisz mi pomóc. I dalej jestem taki wielki, że ja nie wiem, jak chodzi. Ale zombioku. No właśnie, widzę, czekaj, trzeba się ich pozbyć i oczywiście zdobyć expa. Au, nie, jestem na hita, Dizio. A, weź tego creepera. Ja jestem tak wysoki, że żeby je bić, to muszę kucać. O nie, co tu się dzieje? Tutaj są szkielety, to ja tam nie idę. W takim razie wykopiemy te diamenty. O, tutaj mamy expa, dobra, w 7. level ma. Widzowie, tu jest tyle redstone, że zaraz bijemy 8. Już widzę, jaki jestem wielki. O nie. Dobra, i ostatni redstone i będzie level 8. Patrzcie to, widzowie, jestem teraz taki ogromny. O mój Boże. Już jestem prawie 2 razy tyle, co normalnie. Dobra, zaraz będę się musiał skierać jak Dizio, żeby bić moby. Więc widzowie, szybko kopiemy, bo chcę bardzo szybko właśnie uzyskać 10. level. O nie, akurat zombiaki mamy, to nam pomogą. Ej, kurczę, no nie, muszę się schylać, żeby je bić. Nie, no jestem już taki ogromny, widzowie. Dobra, no chodź tu, zombioku. I mamy diamenty. Okej, tutaj w ogóle, widzowie, jest creeper. No podchodź tutaj wyżej, mamy diamenty. Ile, i to jeszcze ile tych diamentów? Nie, i zły ty creeperze. Okej, dobra, szybko po te diamenty muszę iść. Żeby je wykopać, to też się muszę w ogóle schylać. Dobra, kopiemy, zaraz bijemy 10. poziom, a wtedy będziemy już naprawdę wielcy. Dobra, jeszcze jeden i będziemy na 11. levelu, okej. O nie, zombiaki, dawaj, Nunu. Tak, już ci pomaga, właśnie. Czekaj, bijemy te zombiaki, okej. Ja potrzebowałbym trochę więcej expa, a tutaj chyba był redstone, z tego co pamiętam, dobra. Więc sobie go szybko wykopiemy. Oczywiście najlepiej to by było znaleźć diamenty, ale nie wiem, gdzie one są. O, dobra, mam 12 wbity właśnie z tego zombiaczka i chyba zaraz mnie powiększy. Ej, Nunu, ja jestem taki wysoki, że widzę portal między drzewami. O, właśnie, widzowie, teraz wyszliśmy z jaskini i tutaj mamy jakiś wielki portal, tylko jak my się tam zmieścimy? W ogóle muszę zrobić sobie szybko diamentową
zbroję, zanim tam wejdziemy. Dobra, cyk, cyk, okej. Cyk, tak, tak, dobra, i widzowie, jestem właśnie. Tylko mi na hełmik nie brakowało, no ale nieważne. W takim razie musimy znaleźć skrzynkę, bo może tam będą właśnie, będzie obsydian. O, jest, dobra, super rancko. Tylko jak ja to tu włożę? A, ubiję mnie. Ej, Dyzio, masz krzesiwo? Mam. Weź mnie, postaw ten portal. O nie, tutaj w ogóle jakiś enderman, dobra, dawaj. Poczekaj, o, chodzimy. O, jak ty się tam zmieścisz, czy nie? Zmieszczę się, tylko muszę rozwalić tą podłogę. O nie, poczekaj, ja tutaj spróbuję. Czepa mnie, widzowie, dobra, superacko. Uda nam się, uda. O mój Boże, co mnie tak bije, nie? Widzowie, teraz jestem położony. Ale dobra, i co, Dysio, jesteś? A za tobą. O Jezu, faktycznie jesteś tak wielki, dobra. To widzowie, teraz musimy właśnie dostać się do albo bastionu, albo fortecy. Tylko jak my tędy przejdziemy? Widzowie, widzę, że tutaj jest forteca i strzela do nas gaz. O nie! Jestem większy od niego, idę go zaciupać. O, no właśnie. To jest coś niesamowitego, dobra, dawaj do niego szybko. Chodź tutaj, niedobry gaście. Widzę w ogóle, jakie, jacy ci wszyscy tutaj pigmeni i pigliny są mali. Ojejku, bastion, widzisz to, Nunu, tam jest. Tak, właśnie go widzę, idziemy szybko do niego. Tylko w ogóle dostaliśmy specjalny efekt, dzięki którym mamy właśnie zwiększony skok, szybkość i siłę. Także teraz to wygląda przynajmniej realnie. Okej, dobra, widzę tutaj okrutnika i widzę właśnie piglinów, nie? O nie, Dysio, czy ty masz złoto? Nunu, wyrzuciłem ci to złoto, weź je. O, dobra, dzięki. Aż tyle, co? Kiedy ty to zebrałeś? No przecież w końcu mam ten 25 poziom. O mój Boże, jaki on jest wielki, faktycznie, dobra. W takim razie weźmiemy sobie tych piglinów. Tylko właśnie, gdzie są pigliny? Czekajcie, musimy wskoczyć na drzewo jak jakiś Tarzan. Dobra, jesteśmy teraz na drzewie, przejdziemy sobie tutaj. Halo, panie piglinie, gdzie pan jest? Okej, tu jest bardzo dużo piglinów, dobra. Wyrzućmy im tyle złota właśnie, ile chcą, dobra. Będą nam, będą z nami trajdować. Nie bij ich, Dyzio. Ale to są głupie pigliny. No ale one nam dadzą perły. Te głupie pigliny nie chcą nam nic dawać. O nie, ile tu ich przyszło. No kurczę, co tu się dzieje. Dobra, może rzucę im tutaj właśnie, widzowie, tyle tego złota. Może się skuszą, zobaczcie jak idą. Wszystkie pigliny właśnie tutaj przyszły, ale zamiast dawać nam właśnie perły. Dały perły, dały perły pod tobą, chyba masz, Dyzio. Tak, i to już 12. 12, ja mam 4, dobra. Okej, w takim razie, skoro mam już 4, to zaraz nam dadzą fula, dobra. Więc dały mi kolejne perły, teraz mamy 8, ale widzę, że tutaj niestety pigliny robią się agresywne, także musimy stąd szybko wyjść. Dawaj, Dyzio, idziemy stąd. Ej, no, no, musimy iść na normalny świat. Też mi się tak wydaje. Musimy właśnie zrobić portal, tylko jak my go zrobimy, jak my jesteśmy tak duzi. Widzowie, zobaczcie, odblokowaliśmy nowy level i zyskaliśmy tyle serc. To jest coś nieprawdopodobnego. Dyzio nadal jest większy trochę od nas, ale teraz uciekamy właśnie i wchodzimy do normalnego świata. Okej, dobra, widzowie, załapałem się. Zobaczcie, teleportuję się do normalnego świata. I dobra, gdzie jestem? Jestem tutaj. O nie, gdzie mnie wywiało? Więc widzowie, wyszliśmy już tutaj na zewnątrz. Zobaczcie, jacy my jesteśmy wielcy. To jest po prostu aż śmieszne. Okej, w takim razie musimy stworzyć szybko sobie crafting. Tylko niestety nie mam drewna, więc musimy go wziąć sobie stąd. O, dobra, mam, no szczęście. Dobra, i właśnie postawimy sobie ten crafting tutaj i zrobimy sobie oczy kresu. Dobra, 16 idealnie, więc zobaczymy, w którą stronę nas poprowadzi. Cyk, dobra, w tamtą, Dyzio, dawaj. Dobra, idziemy. Okej, widzowie, więc to już jest chyba prawie tutaj, tak mi się wydaje. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze tu. Zobaczcie, widzowie, leci teraz tu centralnie pod nas. No, no, ale ja nie sięgnę do dołu, żeby się wykopać. Ej, właśnie, ciekawe, jak my się skopiemy tam, co jest niemożliwe. Ej, tu jest jakaś jaskinia. Dobra, widzowie, więc niestety musieliśmy sobie troszeczkę pomóc cheatami, więc odpalamy teraz TNT, bo tak to byśmy nigdy tam nie weszli. Dobra, okej, wszystko będzie wysadzone. Zobaczcie, teraz będziemy mogli zeskoczyć tam na dół. Dyzio już tam wlatuje. Okej, dobra, lecę i ja tym właśnie tunelem. Dobra, jesteśmy już na dole. Gdzie jest ten... o, jest forteca, jest forteca. Okej, wchodzimy tutaj. Tylko jak ja tu wejdę? Halo, pomocy. Więc widzowie, wszystko musieliśmy tutaj wysadzić, bo w przeciwnym razie nigdy byśmy się tutaj nie dostali. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Ja tak samo. Teraz może postaramy się wejść tutaj. O, jest, udało się. I jesteśmy tutaj, widzowie. Patrzcie, on się tutaj nie mieści. Ha, Dyzio, co ty robisz? Dobra, no, no, możemy zniszczyć kryształy. Tak, idziemy szybko właśnie zniszczyć te kryształy szybciutko. O nie, ten smok już tutaj lata, widzowie. No, no, zobacz, ja ten kryształ sięgnę bez wchodzenia. Ja właśnie sięgnąłem go łukiem. Dobra, trzeba pozbijać właśnie to wszystko łukiem. Więc widzowie, wszystkie tutaj właśnie te kryształy nie strącimy z łuków, które dostaliśmy właśnie od jakichś szkieletów i tak dalej. Dobra, kolejny poszedł, idealnie. Jeszcze tego na górze musimy jakoś ściągnąć. To jest idealna opcja, Dyzio, żebyśmy go teraz bili. Zobacz, jak ja mu dużo biję. Nie, on teraz będzie uciekł.
uciekał! Ej, ty się zakładaj zbroję, bo cię zaraz zabiję! Spokojnie, mam sporo życia! Au, Jezu, jak mnie wywalił w kosmos! No nie, ty wredny smoku, jeszcze tendermany mnie tak biją! Smoku, to musi być twój koniec! Zobacz, Dysiu, jak on ma już mało HP, dawaj, prujemy, prujemy w niego! Tak, to będzie jego koniec na 100%, dawaj, jest, udało jest, się! Udało nam się! Przecież my, widzowie, za chwilę będziemy tak ogromni, jak tutaj wejdziemy właśnie w ten jego exp, zobaczcie to! Widzowie, udało nam się pokonać smoka i zdobyłem 55 level, zobaczcie, jacy my jesteśmy gigantyczni! Dobra, uwaga, ciekawe, czy w ogóle trafię! O mój Boże, no, zobacz, jak jestem mały! Co? Faktycznie, jak jesteś malutki? Ja chyba też jestem taki mały, what the heck! Ej, dobra, tu mamy jakieś informacje! Zdobywaj expa, równa się wzrost! Dobra, jesteśmy na jakimś parkurze, może spróbujesz to przejść, bo tam mamy plus 10 do wzrostu! Ale nie da się tego przeskoczyć, przecież ja nie mogę w ogóle skakać! Ty spróbuj, jak jesteś taki mądry! No dobra, i chowa! Nie, dobra, to chyba jest faktycznie niemożliwe! No dobra, widzowie, czyli jednak nie będziemy mogli tutaj się dostać, ponieważ jesteśmy jeszcze zbyt mali. Musimy iść na coś innego! Ja tam widziałem krówki, tam jest plus 1! O, plus 1 jest dobra, to chyba jest idealny moment, właśnie idziemy do krówek! Okej, widzowie, więc podejdziemy sobie teraz do krówek, faktycznie mamy plus 1! Da nam to plus 1 do wzrostu, o, Dysio już tam koczuje, dobra, w takim razie, czy my możemy w ogóle pod tym przejść? Nie! Jak to jest możliwe, że nie mogę przejść pod tym? Dobra, mniejsza z tym, okej, otwieraj i masz mieczyk, szybko, dobra, Dysio, dawaj, musimy zdobyć ten plus 1, dawaj, chyba musimy zdobyć z tych krówek, spajbum! O Jezus Mary, jakie one są wielkie! Ej, oj, one mi uciekają! No, zobacz, zabiłem dwie krówki, zobacz, jak urosłem! O, serio? Poczekaj, chodź tutaj do mnie! Faktycznie, Jezu, od razu jesteś jakiś wielki! Dobra, w takim razie musimy zabić te krówki, tylko one mi uciekają i ja nie mogę ich dorwać! Chodź tutaj, głupia krowa! O, jest, dobra, udało mi się zabić tą krowę! Okej, w takim razie, jak teraz sobie tutaj wejdę, to powinienem być większy, wchodzimy! Dobra, Dysio, czy ja jestem? Ja jestem czegoś wzrostu już! Okej, w takim razie rośniemy! Co teraz, Dysio, skoro dostaliśmy już to plus 1? Musimy znaleźć jakieś plus 5! No dobra, w takim razie szukamy. Okej, tam jest plus 100, tutaj mamy plus 10. Ej, to jest Dysio plus 500. Zobacz, jacy my byśmy byli gigantyczni, jakbyśmy weszli do tego plus 500. Dobra, no tu w tej kopalni jest plus 5. Wchodź tutaj szybko. Ej, no dobra, tylko poczekaj, muszę wolno, bo prawie się zabiłem. Dobra, w takim razie, okej, musimy tu zeskoczyć. I cyk na drabinkę, okej, powoli, powoli. Faktycznie jest plus 5. Dobra, tylko co my musimy tutaj zrobić? Okej, w takim razie jesteśmy teraz tutaj, dostaniemy plus 5 i tutaj też plus 5. Okej, wchodzimy, cyk. Dobra, chyba musimy... czy my musimy wykopać to złoto? Tak, to tylko z tej strony ja idę z tamtej. Ej, w ogóle jak to długo zajmuje? To czym jestem mniejszy, to w takim razie chyba będę dłużej to kopał. Patrzcie, widzowie, normalnie już dawno bym to wykopał tym żelaznym kilofem. A się okazuje, że to zajmuje tak długo. Przytalam zajmie całą wieczność, Dysio. Okej, widzowie, dobra, cały czas tutaj kopiemy. Patrzcie, już mam 41, a ty ile masz? Też mam 40. Ło, to idealnie, dobra, czy nam się udało już wykopać wszystko? Dobra, no wyszedłem z tego, zobacz, jak jestem duży. Kurczę, faktycznie jesteś już dużo większy ode mnie. Dobra, w takim razie, dobra, wychodzę z tego. I dobra, jestem już coraz większy. O Jezu, dobra, rośniemy w siłę, widzowie. W takim razie musimy szybko zrobić jeszcze tutaj level 5 i hop. O kurczę, Dysio, tutaj mamy chyba znowu kopanie. Zobacz, ile tych emeraldów jest. Dobra, ale tym razem pójdzie nam dużo, dużo szybciej. Kocham kopać emeraldy, ale najbardziej kocham diamenty. No właśnie, a ja redstone. Czemu to nie ma redstone'a? Albo diamentów. Musimy to wszystko wykopać, okej? Okay? I wtedy uzyskamy i będziemy jeszcze większy. W ogóle zobaczcie, jak tam szybko exp idzie. Okej, w takim razie został nam tutaj ostatni, gdyś już właśnie wyszedł i kopiemy sobie. Dobra, dało mi się wykopać aż 51. Pokaż się, Dysio. Zobacz, jak jestem wielki. O kurcze, jaki ty jesteś wysoki, idealnie. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. No i dobra, widzowie, jestem już teraz taki jak Dysio. Zobaczcie w ogóle, jak możemy wysoko sobie skakać. To jest dosłownie niesamowite. Okej, dalej musimy zdobywać expa. Szybko, Dysio, chodź. Dobra, no udało mi się tu wskoczyć. Chodź do mnie, zmieścisz się. Myślę, że też się zmieszczę. Dobra, o Jezu, przez to, że jesteśmy tacy szybsi, to w ogóle jest problem. A co ty? Mam ognieodporność, nie palę się. Ale zaczęła mnie palić. No nie, dobra, Dysio się niestety sfajczył, ale mam nadzieję, że... Okej, twój wzrost się nie zmienił. W takim razie ja idę sobie tutaj, okej, hop. Okej, w takim razie ja spróbuję przejść tego okropniastego parkura i tam mamy plus 10. Co
oznacza, że naprawdę teraz nieźle urośniemy. Dobra, hop, i mamy tutaj jeszcze. Let's go, ej, no dawaj ty się do mnie. A jeśli to pisz dla mnie, przecież to jest naprawdę proste. Dobra, no no skaczysz, jestem za tobą. Dobra, i cyk, jesteśmy tutaj. I będziemy skakać i hop. Zobacz, no no jacy jesteśmy ogromni. Dawaj do kolejnego, bo muszę być jeszcze szybszy i jeszcze większy, widzę, że tutaj ten parkour jest następny, tylko jest troszeczkę większy. Dawaj, leć przodem, bo ty jesteś mistrzem parkouru. Ej, no właśnie, zobaczcie widzowie, teraz już jesteśmy naprawdę ogromni. Ej, w ogóle tutaj była jedna informacja. Zabicie smoka równa się powrót do normalnych rozmiarów, czyli chyba będziemy musieli iść tam. Ciekawe, ile da nam to wzrostu. Zobacz, no, no jakie to proste, chodź za mną. O, czekaj, prawie czekaj, spadłem. Czekaj. Właśnie ja skoczę sobie, dobra, przeskoczyłem. Ciekawe, czy tu doskoczę. To jest naprawdę proste z takim właśnie speedem, jakim mamy. Okej, okay, dobra, teraz to prawie spadłem. No, 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 zobacz, tu będziesz mógł skrócić, skocz z tego rogu od razu do mnie. No nie wiem, czy damy radę, wiesz co, wolę jednak tutaj uważać, bo chore, zobaczcie, jaki jestem szybki na kucka, to jest praktycznie niemożliwego coś. Dobra, teraz skaczemy na slajma i hop! W takim razie chyba będę musiał się teraz wybić, więc skaczemy, nie, tylko nie to! Niestety widzowie zginąłem, ale udało mi się tutaj właśnie dojść. Dobra, cyk. No nie da się tutaj przeskoczyć, dyzio. Więc do 3 razy sztuka. Okej, okay, próbujemy tutaj. Ej, naprawdę to jest mega ciężkie. A czy w ogóle, dyzio, uda mi się doskoczyć tak, o? Tak, ja tak doskakiwałem. No dobra, i cyk. Ej, faktycznie udało mi się doskoczyć. Dobra, teraz tutaj jestem. Okej, okay, upadłem, ale dostałem się tutaj na całe szczęście i jestem już tu. Ej, a jak mam się niby tam przedostać? O Jezu, jakie to jest trudne. Dobra, no no będę wskakiwał. Patrz na to, czy się zwiększę i chodź. Taki jestem duży. Oj, kurczę, faktycznie, jaki ty gigantyczny jesteś. Dobra, w takim razie. O Jezu, prawie zginąłem. Dobra, czekaj. Weź, odejdź, odejdź, bo mnie zaraz wyeliminujesz. O nie, zaraz przedam ci hita. Nie przejdziesz tego, nunu. W tym momencie cię zaraz stąd zrzucę. Nie, nie zrzucaj mnie, dyś, obłagam cię. Dobra, ale pod jednym warunkiem, że twoi widzowie zostawią teraz łapkę w górę, subskrypcję i napiszą w komentarzu, że dyś jest najlepszy. Ej, dobra, tego ostatniego to nie piszcie, ale subskrypcję zostawcie. Błagam was, widzowie, a ja tym razem będę skakał. Zobacz, nunu, jak suwam po lawie, jestem taki szybki, że ona nie nadąża, mnie pali. Co jest? Ty jesteś aż tak się potężnym? Dobra, o kurczę, prawie spadłem. Dobra, czekaj. I hop, i dobra, jestem i będę teraz skakiwał tą setkę i bum. Dobra, jestem chyba, ej, no nie bij mnie. Taki sam jestem jak dyzio, wow. Ale teraz jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo szybcy. W takim razie ciekaw jestem, jacy będziemy, jak będziemy właśnie najwięksi. Idziemy teraz do tych portali. Dawaj, dyzio. No dobra, widzowie, w takim razie idziemy do Netheru i zdobędziemy 500 punkcików. Ciekawe, czy będziemy tacy duży i hop! Dobra, widzowie, jesteśmy już w Netherze. Patrz, jacy my jesteśmy już gigantyczni. Dobra, widzowie, zobaczcie, jesteśmy już naprawdę mega wielcy, ale tutaj jest napisane, zobaczcie, plus 1000, co oznacza, że będziemy naprawdę mega gigantyczni jeszcze bardziej niż teraz jesteśmy. Dobra, dawaj, chodzimy tam. Perłami, dawaj, rzucam perłą. Ej, no właśnie, chyba będę musiał aż rzucić tam perłę. Dobra, uwaga, uwaga. I cyk! Ole, wielki Enderman! Co tu się dzieje? Zobacz, jaki wielgus. Ej, dobra, zabiłem go jednak. Nie wiem totalnie, skąd to się tu bierze, to jest nienormalne. Okej, okay, ostatnia próba i uwaga, uwaga, będę rzucał perłę, cyk. No i dobra, widzowie, uwaga, zobaczcie, jesteśmy na maksymalnym naszym wzroście. Patrz, jak my możemy szybko chodzić. Wow, aż się ciemno zrobiło, co jest? Dawaj, niszczymy kryształy. Czekaj, bo chyba mnie jakiś Enderman oślepił mutantowy. No i dobra, zniknęło mi to. W takim razie musimy, dawaj, Dyzio, szybko strzelamy do tego smoczura. Czekaj, jeszcze jeden kryształ, dobra, zniszczyłem. Dobra, widzowie, coś się zbugowało, ale zobaczcie, jak on się zaczął teraz kręcić. Ale się kręci, dobra, chyba jednak wygraliśmy i wrócimy do normalnego naszego stanu. Dobra, uwaga, ciekawe, czy w ogóle trafię. Dobra, i chyba się skończyła gra, przeszedłem grę, tak, udało mi się. Ojejku, kto tu płacze, co jest? Chyba słyszę Dyzia, widzowie, musimy do niego podejść. Ktoś mi ukradł mojego kurczaczka. Co to jest? What the heck, widzisz to? Co to za ogromne schody? A może na samym końcu jest twój kurczaczek? O tak, to musimy to przechodzić, dawaj szybko. A, wpadłem do lawy. O nie, tutaj była zapadnia, kurczę. Ej, gdzie ty się zrespiłeś teraz? Dobra, w takim razie, widzowie, ja też tutaj wchodzę. Musimy uważać na to. O kurczę, mamy tutaj jakiś parkour, dawaj Dyzio, lecimy. Dobra, widzę, że już tutaj sobie przyszedłeś, to teraz idziemy do góry. A, o nie, wpadłem też do lawy. O mój Boże. Kurczę, dobra, idę do ciebie. Okej, widzowie, teraz to dosłownie speedrun, speedrun, speedrun. Musimy teraz bardzo tutaj uważać, żeby nie paść do tej lawy. Okej, a co to są za drogi? Nie wiem, ale wyglądają podejrzanie. Zobacz, ta lawa tak pluje tymi ogniami. Moim zdaniem musimy iść wodą, leć pierwszy. Tak, idziemy wodą. A, nie,
to jest fake woda! O mój Boże, fake woda! W takim razie, skoro tu jest fake woda, to może będzie też fake lawa, zobaczmy. Jest fake lawa, widzisz to? O mój Boże, lawa nie bije, jak to możliwe? No bo to jest fejkowa, jak jest fejkowa lawa, to wtedy nie bije, a jak jest fejkowa woda, to działa jak lawa, dobra. W takim razie, wchodzimy tutaj na górę, tylko uważaj na te spadki. No, no uważaj, bo tu na pewno jest fake woda. Ojejku, co to są rekiny, a nie! Ale one są agresywne, zobacz, jak latają, au! Ciągnął mnie ten rekinus! Nie, też zaraz mnie zagryzą! O nie, jak on mocno gryzie, ratunku! A widzowie, co nie, o nie, zradły nas rekiny! Musimy bardzo, bardzo uważać na te rekiny, bo nas jeszcze tutaj wciągną. Dobra, let's go tutaj. Co on się tak zamroczył? Dobra, nieważne, szybko tędy, dawaj dysio. Zobacz, jakim jestem oszustem, rozkopałem sobie i teraz postawię tutaj, odejdź kawałek. O nie! Co ty zrobiłeś, no? Odejdź, patrz, postawimy blok i hop. I teraz tu, okej, okay. I tutaj udało się. Uff, na całe szczęście. O nie, tu jest kolejna dziura, ja tam jest lawa, dobra. Nie możemy tu wpaść, także, o, chyba udało nam się przejść pierwszy poziom. Czekaj, zobaczcie, co tam jest, kliknę pierwszy. Okej, dobra, więc my też klikamy. Łocu, jest, chyba się aktywował kolejny level. Tak, dawaj, idziemy tu. Wow, ale fajne drabinki w ogóle. Dobra, co tu my mamy? Co jest? Gdzie ty spadłeś, Dysia? Na dół. O nie, dobra, w takim razie mamy tu slime bloka. Czekajcie, może się wybije. I let's go, wow, udało się idealnie. Dawaj do mnie, tu jest wybić się na slime bloku. O nie, jak tu wskoczy? To za trudne dla mnie. Kurczę, wiesz co, musisz się rozpędzić i nie trzymaj spacji. No dobra, teraz mi się na pewno uda. Dobra, lecę, come on. I hop. Wow, let's go, udało się, dobra. Co? Pusta ściana? To wydaje się chyba proste. O nie, źle postawiłem. O, czekaj, czekaj, bo tu mamy, aha, lepki tłok, dobra. I slime bloka, czy chodzi dokładnie o coś takiego? Dobra, Nunu, to ja nas wystrzelę, patrz, lecisz. O kurczę, o, jakie to było niesamowite. Ej, co tutaj w ogóle, jakieś drewno robi, dobra, mniejsza z tym. Zobacz, o nie, dobra, muszę wskoczyć na twojego slime'a, bo nie spodziewałem się, że jedna dźwignia aktywuje aż dwa slime'y. O, dobra, udało się w takim razie. Tu mamy jakieś drzewko, a co jest wyżej? Ej, znowu jest puste, no nie, no co jest? Poczekaj, to drzewo może coś znaczyć, bo tu jest drewno. Dobra, czekaj, mam mały pomysł, widzowie, czy chodzi o to, żebyśmy to wykopali? Zrobili na przykład drabinki, dawaj, musimy wykopać to drzewo, tak? Myślę, że tak może być. Tak, to na pewno o to chodzi, dobra, jest całe ścięte, trzymaj, o mój Boże, prawie straciłem blok, bo nie złapałeś. O, dobra, czekaj, w takim razie ja zbuduję sobie nam drabinki, dobra, let's go, to już zostawiamy. A po co drabinki, jak można blokami? Aha, to nawet nie wiedziałem, dobra, przedostaliśmy się na górę, let's go. Czekaj, tu są jakieś rzeczy, weź sobie może je. O, dobra, dobra, bierzemy teraz rzeczy, let's go, widzowie, dobra, w takim razie zakładamy zbroję. Ej, czy to zwiastuje, że będziemy się z kimś bić? Tak, będziemy pruli się na miecze. Okej, dobra, wchodzimy, a co to są za tarantule, o nie. A mój Boże, przebrzydłe pajączyska. Właśnie, one są takie ohydne, mój Boże, co tu w ogóle chodzi. Ej, dobra, wszystkich się pozbyliśmy, jakie te nasze miecze są OP. O nie, co to za małe skoki. O nie, Dysio zginął, kurczę, widzieliście, to widzowie, coś niesamowitego. Dobra, w takim razie mamy tutaj jakieś schody, może hop, sasa, tutaj, cyk. Oj, skoki! Nie, no to było celowo, Dysio. Nie, przypadkiem, po prostu jestem taki duży. Tak, tak, aha. Dobra, ostatni skok, let's go, jesteśmy, przeszliśmy kolejny level, a tutaj zaraz będzie żelazny, dobra. Co teraz? Chyba musimy wejść przez te drzwi, tak jest, i mamy kolejny tutaj level zaliczony. Dobra, to lecę. W takim razie używam tego przycisku. O kurczę, dobra, jest, mamy trzeci level teraz odblokowany. Masz, Nunu, czerwoną niespodziankę, zjedz sobie. Ej, no przecież to jest okopająka, widzę to. Okej, w takim razie przechodzimy to jeszcze raz. Co tu robią jakieś tłoki, Dysio? Nie wiem, ale w skrzynce były dźwignie. Czy to trzeba zrobić tak? O mój Boże. O nie, jakoś to dziwnie działa. Ale czekaj, czekaj, mam pewien pomysł. O właśnie, to chciałem powiedzieć. Chyba chodzi o to, żebyśmy zbudowali tu schody, tak? Na to wygląda. Ej, Dysio, pamiętasz, jak mnie zepchnąłeś? Zaraz dostaniesz, ty mały bobasku. Tak, jasne, jasne. No dawaj tutaj, wskakuj. No nie mogę tu wskoczyć, bo mnie blokujesz, ty grubasku. Przepraszam, nie, nie, nie. Znowu mnie zrzuciłeś. Nie, przysięgam, ja cię w ogóle nie tknąłem. Dobra, teraz mam w ogóle jakieś dziwne, szachowane schody. Ej, nie bij mnie. Dobra, przechodzimy tutaj także tak. Wow, dobra. Nie możemy spać na sam dół, bo wtedy to na pewno rozbije sobie głowę. Dobra, klikam ten przycisk. A nie, lawa, klik.
kliknij wodę. O nie, tu jest lawa, widzowie, tylko nie to, dobra. Czy tu będzie woda? Dobra, czekaj, klikam. O tak, jest woda. Możemy podpłynąć do góry. Tak, 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 właśnie, dobra. O nie, co tu się dzieje, widzowie? Tu są jakieś potent creepery. Szybko zakładam tą zbroję, dobra. Okej, diamentowy 3, diamentowa zbroja. Dobra, tu są dwa mutanty. A, uwaga. Ale mi przypasali, ale one zaraz spadną, jak będą tak wybuchać. O kurczę, Jezus Maria, dobra, spadły. A tutaj są w ogóle chyba jakieś elektryczne płoty czy coś takiego. Dobra, musimy ostrożnie to przejść, zobacz. Au, pali mnie płot. O, jedno serduszko. Palicie płot, czekaj, au, dobra, też mi spaliło, dobra, nieważne, okej. Co, one cały czas wybuchają, widzisz to? No, o Jezus, lód. Czekaj, czekaj, jaki lód, dobra, idę tutaj już. O nie, tam są w ogóle daje lasery. Ej, czekaj, ja muszę obserwować te mutanty creepery, żeby do nas właśnie nie przeszły. No dobra, w takim razie idziemy po tym lodzie. Dawaj, leć pierwszy. Dobra, lecę. Raz, dwa, trzy, au. Spadło, nie, dobra, ciekawe, czy widzowie, ja się wolę. Let's go, let's go, let's go. Ja, nie, też spadłem. O nie, czy ja muszę teraz iść do mutant creeperu? A, sfokusowały się na mnie. Iść ty, creepsonie niedobry, pomocy. Dobra, jesteśmy tutaj z Dyziem znowu, więc jeszcze raz to przechodzę. Cyk, cyk, cyk. O, żebym nie nacisnął na ten laser, tylko dawaj. O, let's go, udało nam się. Dobra, uwaga, czy te lasery nas będą... A, o Jezus Maria. Ale jak one ściekają. Tak, naprawdę są takie mocne. Uważaj, Dyzio. O kurczę, Dyzio się jednak wywalił. Dobra, mniejsza z tym. W takim razie ja teraz tu przechodzę, teraz tutaj. Tak, a, co? Przecież mnie zabiły w sekundę, widzowie, widzieliście to? Także jesteśmy tutaj znowu. Okej, okay, musimy się schylić pod tym. I teraz gdzie mam iść? A, tutaj jest po lewej wyjście. Dobra, nie zauważyłem. Okej, okay, teraz idziemy na sam szczyt. No nie, znowu lawa. Ale Boże, znowu spadłeś? Dawaj, Nunu, zobacz, to idziemy żółwikiem. O kurczę, co to jest? To jest takie szkło, dobre, jest czerwone i niebieskie, czyli nasze ulubione kolory. Ej! Ty będziesz miał trudniej, bo jesteś mistrzem parkoura. Ej, no nie, ja nie chcę mieć trudny. Ty się, co ty odwalasz? Będziesz skakał po tych małych bloczkach. No nie, kurczę, widzowie, dobrze, jestem mistrzem parkoura, bo tak to bym sobie w ogóle nie poradził. Co ty robisz, chłopie? O nie, teraz trudne skoki. Aha, a zobaczymy, jak sobie poradzisz bez tego. Ej! Spadaj na dół! Au! Jest, widzowie, udało się go zrzucić. No dobra, w takim razie jesteśmy już teraz w żelaznym domku. A nie, ty się spadł w dziurę. Dobra, w takim razie przeszliśmy. Dawaj, klikaj i zobacz, czy diamentowy poziom się odblokował. Tak, odblokował się, chodź. Także też klikam guzik, okej. O, co to tutaj w ogóle jest? Jakieś dispensery, redstone? Tutaj na tym diaksie. O nie, co tu się w ogóle dzieje, widzowie? Au! O, czekaj, trafię do tej wody. O kurczę, dobra, trafiłem na całe szczęście. Dobra, to teraz ja cisnę. Dawaj, Dyzio, let's go. O Jezu, no się wywaliło. O nie. No i zginął, no nie, tylko nie to. Dobra, lecę one more time. Lecimy, let's go. Dawaj, dawaj, widzę cię. Jezu, jak cię wybija daleko, co jest? No, udało się. Okej, dobra, udało się. Czy to jest labirynt? Rozdzielamy się, ty idziesz w prawo, ja w lewo. Czekaj, dobra. Aha, chyba ślepa, tak, ślepa uliczka. No kurczę, tak myślałem, dobra, idę teraz środkowo, malejkę. A ja znalazłem wyjście. Jak to znalazłeś wyjście? Chyba poszedłeś do łaksa w lewo, tak? Dobra, czy tu coś będzie? Tak, tu jest wyjście. Dobra, idziemy teraz na górę, nie ma tu tych wrednych zapadni. Okej, okay, nie ma, co? Redstone tutaj jest, ja chcę go wykopać. Ej, Nunu, zobacz, po tym na pewno ci się lepiej wykopię, spróbuj tam polędwiczkę. Co to jest za polędwiczka? Aha. O nie, nie, tylko nie ta. Też to zjadłem i musiałem ci dać. O kurczę, jakiś efekt głodu dostałem. Dobra, mniejsza z tym. Teraz bierzemy sobie, co? Ej, tutaj są w ogóle jakieś rzeczy do skraftowania. O co tutaj chodzi? No tam jest jakiś redstone. Tu drzwi, nie da się ich otworzyć. Ej, poczekajcie, widzowie, muszę sprawdzić na F5. Dobra, widzę tam. Tam jest gdzieś o połączenie redstone'a chyba z tymi drzwiami. A ja postawiłem crafting. Ty zrób kilo, wykopiesz to i wtedy połączymy redstone. A, dobra, o to chodzi. Muszę teraz tworzyć kilo. Dobra, let's go. Kopiemy sobie redstone'ika. Dobra, jeszcze jeden. Będzie więcej dla mnie. Okej, okay, dobra. Tutaj chyba trzeba podpostawić, tak mi się wydaje. Teraz cyk. O, jest, udało się. O, yeah. O nie, pajęczynka. Padłem pajęczyna. O nie, tylko nie to. Głupie pajęczyny. Dobra, co my
tu mamy? Który kolor jest najlepszy? Czerwony, niebieski czy zielony? To oczywiste, że czerwony, niebieski! Nie, co jest? Ej, czyli co? Gra twierdzi, że czerwony i niebieski nie jest najlepszym kolorem? Ja nie przejdę przez zielony, już wolę spróbować zrobić 180 i przeskoczyć bokiem. Ej, tu są 3 bloki, nie dasz rady, to jest niemożliwe. No chociaż zniszczę tą tabliczkę. No dobra, dawaj, dawaj. I teraz napisz niebieski i czerwony. Zobacz, niebieski i czerwo, idziemy. Let's go, tak jest, najlepszy kolor na świecie. Dobra, teraz jest, który owoc jest najlepszy? Truskawka i jagoda kontra winogrona. Winogrona. Jak to winogrona? Przecież są zielone, no ej. Ale są też niebieskie winogronki. Serio? Aha, no dobra, to truskawka, to na pewno jest dobry. No nie, znowu ta fake woda, mi sobie. Ech, no dobra, już niech będą te winogrona, bo mi się nie chce. Dobra, sami wybierzcie drogę, co? Ja bym poszedł w lewo. To ja pójdę w prawo, dawaj. To idziemy, dawaj na 3-4. 3-4. Let's go. O kurczę, co? Ej, dwie drogi były poprawne. Udało się. Dobra, w takim razie teraz idziemy na kolejny poziom. Co tu są drogi, motory? O co chodzi? O bepsztyk? To pierwszy zaatakuje. O nie, trzeba tankować swoją furę. Ej, no kurczę, dobra, nie chciał mi wejść. Dobra, teraz sobie widzę, tankujemy. I zaraz będziemy chyba się ścigać, tak mi się wydaje. Dobra, to ja już cisnę. Ej, czekaj, nie, bo mi kurczę tutaj kanister odleci zaraz. Dobra, czekajcie, widzę. Lecimy sobie, o nie. Okej, więc teraz cię dogonię, let's go. O nie, mogę wjechać na twój tor, musimy tutaj leciutko sobie wykręcić. O Jezu, prawie spadłem. Dostajesz turbulencji, wygrałem. Ha, to co? Ej, jak to wygrałeś? Przecież ja widziałem, że ty spadasz. Ej, nie, dobra, widzowie, to było coś chorego. Ja widziałem dosłownie, że ty spadasz na sam dół, a ten motor się zrespił tu. O mój Boże, zbroja z Bedrocka. Co, mamy zbroję z Bedrocka? What the heck? To jest naprawdę niemożliwe. Dobra, bierzemy sobie te rzeczy. Dobra, idziemy teraz sobie na górę. Ej, wyrzuciłeś miecz, patrz. Ja miecz. Jezus, au, co jest? Ugryzpie przez ścianę, tu są jakieś wilczury. Otwieraj te wrota, rozjadę ich. Ej, no nie wiem, czy ty to w ogóle wiedziesz. Dobra, dawaj. O nie, zamałem drzwi. O nie, musimy tam wejść manualnie. Dawaj ze mną, wchodzimy tam do tych wilczurów. Au, jak to bije. Ale dostają bomby. O Jezus Maria, co to są za wilki w ogóle. Dobra, udało się chyba. Au, kolejny. Teraz solówka między nami. O nie, no dobra, czekaj, gdzie ty jesteś? Cyk, cyk, cyk. O nie, muszę cię złożyć. Au, co jest? Laga, dostałem. Ej, no nie, zaciupałeś mnie. O jest, wygraliśmy, widzowie. Ej, ty już tu jesteś? Tak, i teraz ty dostaniesz i będzie 1-1. Ej, no nie. Okej, w takim razie idziemy jeszcze tutaj dalej. To już powinien być prawie koniec. Zobacz, jakie drabinki. Co ty robisz z tym, kurczę, motorem? Zobacz, jak mi wrzucę. O Jezu, jak on poszypował daleko. Co jest w ogóle? Dobra, okej, wchodzimy. O nie, ty spadam. Dobra, to co, Dysio, skaczemy tam dalej. Let's go. Sam spadłem. Dobra, w takim razie ja lecę. I jest, udało mi się, teraz kolejny. I jestem. No dobra, w takim razie, ej, gdzie jest twój kurczaczek? Ej, zobacz, to chyba twoja dziewczyna tu stoi, a masz? Ej, no nie mam nawet dziewczyny. Ale dałeś się nabrać. No dobra, może z drugiej strony teraz coś będzie. No nie, dalej nic nie ma. Ej, dobra, trzeba zobaczyć w końcu do środka. Może tam, ej, no co ty robisz? No musiałem cię sprankować za to wszystko, co mi zrobiłeś. Ech, Dysia, no dobra, mniejsza z tym, jestem już. Wchodzimy do domku. O mój Boże, mój kurczak. Ojejku, kurczaczku, cześć. Przyszliśmy cię uwolnić. Dobra, ja mam kilo, więc mogę go teraz uwolnić. A masz może smyczkę, żeby go wziąć? Mam, mój kurczaczek, mój mały chicken. Chodź, tak się za tobą tęskniłem. Ojejku, ja tak się cieszę, że wreszcie odzyskałeś swojego kurczaczka. Ej, czekaj, bo przecież tu jest przycisk. Przeteleportujmy się. Ale on umie latać. Zobacz, au, lecę, ratuj mnie, kurczaczku. Ty zginąłeś, ale kurczaczek chyba zlatuje cały czas. Dobra, w takim razie ja klikam przycisk. Okej, widzowie, podlecimy sobie do niego tutaj, żeby mnie na pewno nie widział. Muszę skopać to drzewo, dobra, ostatni już chyba mi wystarczy. Dobra, na razie wystarczy. Co ty tu robisz, pszczółko? Jest tutaj gdzieś jakiś ul? Nie ma ula. Ale ty wysoko latasz, ale bym cię hitnął, bo ja nie lubię pszczółek. A nie, no nie, kurczę, ty się chciał nas hitać. Muszę tutaj odlecieć. Dobra, czekaj, na pewno mnie teraz już nie widzi. Dobra, odlecimy sobie właśnie tutaj, w to miejsce. Okej, będziemy osadnikiem. Dobra, podejdziemy do niego. No i oczywiście będziemy dobrym osadnikiem i damy mu jakieś potrzebne przedmioty. Co ten villager tak do mnie podchodzi? Ten drugi tak samo. Ty z czapką, sio. A ty co bez czapki tutaj chodzisz, villagerku? Dobra, widzowie, damy
damy mu może coś, damy mu kamienny kilo, zobaczymy jak zareaguje. Kamienny kilo dał mi villager? Co jest grane? Dostałem kamienny kilo, hurra, ty też mi coś dasz, villagerze? Nie, ty nie chcesz mi dać, Asio. O kurczę, nie, on chce nas schilać. Dobra, odejdziemy tu sobie tak niepozornie za to drzewo. To teraz może zmienimy się właśnie w tego lisa, albo białego lisa. Jezus Maria, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, biały lis. Dobra, okej, podejdziemy tutaj do niego. No, biały lis, co ty tutaj robisz? Przecież nie ma białych lisów tak naturalnie. Ty powinieneś być rudy. No nie wiem, co ja mam z tobą teraz zrobić, biały lisie, ale trochę się ciebie boję, bo wyglądasz jak miś polarny. Nie, no jak miś polarny, sam gada. Ale w sumie to jest prawda. Dobra, to teraz zobaczymy, jak zareaguje na misia polarnego. Dobra, okej, jestem teraz niedźwiadkiem, zobaczcie. Dobra, czekajcie, podejdziemy do niego. Okej, dobra, Dyzio jest jednak tutaj, poczekajcie. Uderzymy go tak niepozornie. Dobra, poczekajcie, cyk. Co mnie uderzyło? Miś polarny, wiedziałem, że ty jesteś zły, to jesteś tym lisem, co się zamieniłeś. Muszę uciekać od ciebie, Asio. O kurczę, nie no, on się skapnął, że ja go uderzyłem. Ej, to niedobrze, bo teraz ma o nas złe zdanie. Dobra, trzeba mu dać, może damy jakieś jedzonko, może damy mu złote jabłuszko na przykład. Gdzie jest ten dyś? On jest tutaj, dobra. Czekajcie, rzucimy mu. Idź ode mnie. O nie, rzucimy mu złote jabłko. Czekajcie, ja tutaj sobie zniszczę, cyk. O, złote jabłko mi dałeś, to na pewno mi się przyda na później. Dzięki, ale i tak się ciebie boję, idź już. O nie, dobra, musimy tutaj odejść. Będziemy pomocnym endermanem. Zobaczcie, jakim endermanem jestem, dobra, poczekajcie. Podejdziemy sobie tam. Dobra, Dyzio jest tutaj, okej, dalej tutaj tłuczę tego endermana, dobra, poczekajcie. Weźmiemy sobie diamentowy miecz i mu pomożemy. Dobra, cyk. O, kto? Enderman zabił mojego golema. No nie, endermanie, co ty tu robisz? Dobra, zbieram rzeczy i uciekam. Nie da się przeskoczyć. O Jezus, przeszedłem już taki kawał, gdzie tu może być jakaś kopalnia, ja już chcę znaleźć diamenty, bo kocham diamenty, ale co tu... Ale wyrwa, dobra, w końcu to znaleźliśmy, ale jak ja mam tu zejść? O mój Boże, dobra, Dyzia znalazłem też ja, cały czas za nim chodziłem, ale on nie może tutaj zejść, dobra, wylejemy mu może wodę, zobaczymy jak zareaguje. Dobra, poczekajcie, woda, okej, cyk, taki spływ. No to jest woda, płynie z góry? Sama zleciała, dobra, no to spływam nią teraz, to na pewno nie, się nie zabije spadając, ale mam dzisiaj szczęście. Ej, dobra, on w to uwierzył i sobie, okej, okay, teraz już spada właśnie na sam dół, a my właśnie jesteśmy pomocnym endermanem, ale jestem trochę za duży, więc cofnę się tutaj i zmienię się w nietoperza, ponieważ nietoperz jest malutki i ledwo widoczny. Zobaczcie, prawie mnie nie widać, a Dyzio powiedział, że potrzebuje żelaza i podłożymy mu tutaj żelazne bloki. Dobra, poczekajcie, mam tutaj dużo żelaza i położymy tutaj za nim. Patrzcie, on sobie coś tam kopie chyba mieć, a ja tutaj położę dużo żelaza. Gdzie jest jakieś żelazo? O, tu jeszcze jest węgiel. Dobra, już chyba wykopałem cały ten węgiel. Teraz jakieś żelazo. Ale dużo żelaza tutaj jest. Dobra, biorę je wszystkie. Widzowie, mam teraz super pomysł, że naryspimy zombiaków i zobaczymy, jak Dyzio na to będzie reagował. Dobra, poczekajcie, tutaj zombiaki. O, 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 cyk, cyk. O nie, zombiaki na mnie idą, ale wszystkie się palą. Co jest z nimi? Albo spadłem. O nie. Ciekawe, za mną. Leczenie, dobra, leczenie potrzebuje Dyzio na pewno. Poczekajcie, okej, dobra, cyk. O nie, strzelający szkielet. Dobra, poczekajcie, pomożemy mu, okej, jakiś tutaj potki leczenia, żeby na pewno nie zginął. No, mam znowu cały HP, jak to możliwe? Przecież spadłem niedawno. Co jest? Teraz nas nie widział akurat. Okej, dobra. Muszę skraftować sobie żelazną zbroję. Dobra, klatę już mamy, ale na razie musi się to jeszcze trochę nam przepiec w tym piecyku, bo tu mamy za mało tych sztabek. Okej, dobra, więc teraz prankujemy Dyzia tak totalnie i zamienimy się w creepera. Dobra, wlecimy tutaj na górę i podejdziemy do niego zza pleców i właśnie zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Dobra, czekajcie, już jestem tutaj za nim i zobaczymy, jak się obróci. To przecież on będzie w szoku. Czekajcie, co? On przeszedł obok mnie? Halo? A, creeper! Skąd ty się tu wziąłeś? Odejdź od moich piecyków, bo mi zaraz je wysadzisz. Creeper mnie terroryzuje, zostaw mnie, creeperze. No co on tak szybko biegnie za mną? Ja mam tam swój piecyk, nie mogę za daleko odejść. Dobra, widzowie, tam jest Dyzio i pewnie mnie teraz nie widzi, także przemienimy się w endermana, okej? I przyniesiemy mu jego żelazo, ponieważ jesteśmy dziś pomocy endermanem, dobra. I teraz do Dyzia sobie pójdziemy, okej. Czekajcie, hitniemy go, żeby nas na pewno zauważył. A co to ten kolec na mnie spadł, jak ja nie lubię tych kolcy? O, co, enderman? O, moje żelazo, to co
co zostawiłem i przyniosłeś jak dużo, aż 56 żelaza. Dzięki, Endermanie. Teraz to będę mógł sobie zrobić w końcu całą zbroję. O kurczę, dobra, Dysiu chyba już strzaił, że jesteśmy dobrym Endermanem. To teraz może pomożemy mu znaleźć diamenty. Okej, tam Dysiu coś kraftuje, pewnie zbroję, a my przyniesiemy mu diamenty. Zobaczcie, tutaj trzymam sobie w rączce, zejdziemy za nim i tutaj jak nie zauważy, damy mu aż tyle diamentów. Okej, dobra, coś takiego. Tak, jakoś tak, dobra. I zobaczymy jego reakcję, tylko polecimy sobie najpierw tutaj, że niby się tepnąłem. Okej. Czy to jest redstone? Nunu by się na pewno ucieszył, ale gdzie są diamenty? Hej! Gdzie jest mój redstone? Oddawaj to, ty złodzieju! O kurczę, no nie, tak się widzę, uczyłem na widok redstone'a, że nawet się nie skaptałem, że Dysio może pomyśleć, że to jest coś nie halo. Ciekawe, kiedy się tam obróci. Gdzie są diamenty? Uwielbiam diamenty, wreszcie będę mógł sobie zrobić jakąś super zbroję. Okej, dobra, teraz Dysiowi naprawdę mega pomogliśmy. I piecyk, wszystko mi zabrały te creepery. No jaki to jest niepart, głupie creepery. Spadać stąd, nienawidzę was. No nie, straciłem tyle diamentów i jeszcze piecyk, no. Teraz jest mi smutno. O nie, Dysiowi chyba z creepery wysadziły spodnie diamentowe. O kurcze, może być mu przykro. Więc teraz weźmiemy te diamentowe spodnie i czekajcie, zaczajmy się tutaj i zrobimy mu tutaj mały prezent. Dobra, skrzyneczka, damy tabliczkę. Okej, z endermanowego biomu. Damy ją tutaj, podpiszemy. Piszemy Ladyzia, okej. Okay. Dobra, i tutaj damy diamentowe spodnie, okej. Okay. Zobaczymy, kiedy się skapnie. Czekajcie, może go hitnę. Co to mnie hitnęło? O, jakaś skrzynka? Co tam pisze? Dla Dysia? Dla mnie? Dobra, muszę zobaczyć, co będzie w tej skrzyneczce. O, moje spodnie, które mi wysadziło. Ciekawe, kto mi je oddał. I w końcu mogę założyć diamentowe spodnie, bo diamentowy kilof już sobie zrobiłem, ale nie mam teraz piecyka, bo mi wysadził ten głupi creeper. Teraz Dysio potrzebuje chyba piec. Więc zobaczymy, co zrobi. Jak na przykład te piece będą tutaj, gdzie będzie szedł dalej. Załóżmy, że będzie tutaj szedł. Dobra, postawimy tutaj milion piecy i zobaczymy. Idę szukać więcej diamentów. Co to za kolor? Ile tu jest piecy? I zrobimy sobie całą diamentową zbroję w tym czasie. O kurczę, dobra, Dysio będzie zaraz cały diaksowy. Ale nie spodziewa się, że za nim będzie koń zombie. Dobra, zobaczmy. Co to za koń zombie tu się wziął? Skąd on w ogóle się tu wziął? Na kolce go nabije. No i Bambik, patrz. Nazwał go Bambikiem, co jest? Ale te bloki są cudowne. Muszę ich sobie trochę wziąć. O nie, lepiej żeby tego Dysio nie robił. Nie, 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 Dysio, nie rób tego, nie. I co mnie uderzyłeś? Napiszę mu na tabliczce. Dobra, tutaj damy tabliczkę. Nie kop tego. Dobra, okej. O redstone. O kurczę, redstone, ale nie będę go brał, bo jeszcze się Dysio pokapuje, że to ja. Dobra, czekajcie, jeszcze raz go hitnę tutaj. O, nie bij mnie. Nie kop tego. Ty nie będziesz mi mówił, Endermanie, co mam robić. To są fajne bloki i muszę je wziąć. Dobra, idę dalej. O nie. O, bo to jest Ancient City. Oby tylko Warden do mnie nie przyszedł. Dysio się w ogóle nie chce nas słuchać i przez to to poskutkuje, że ten Warden się zrespi za chwilę. Coś mi się tak wydaje. Jakie to fajne. Odgłosy z tego lecą. Muszę sobie to poniszczyć. Boże, nie, no na 100% zaraz się zrespi Warden, jak on tak będzie robił. O Boże, chyba się Warden zrespił. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie ten Warden? Co jest? Warden na drabinie nade mną. On jest wielki, muszę do niego podejść. Czy on mnie zauważy? Zauważył mnie, ale on nie zejdzie. Czekajcie, musimy pomóc Dysiowi. Dobra, poczekajcie, będę napalał w niego. On go zaraz cię zabije, ten Warden. Dobra, Dysio, Dysio musi uciekać. Czekajcie, będę hitał, żeby stąd uciekał szybko. O nie, ten Warden mnie goni. Jak ja mam go zabić? Co ja mam teraz zrobić? Pomocy. Dobra, nie, no raczej mu nie pomogę. No bo przecież ten Warden sprawia, że nic szalny. Patrzcie, jak nawet go będę bił, to nic nie da. Musimy właśnie Dysia leczyć, jeżeli będzie bity. O nie, co tu się dzieje? Trzy Wardeny się zrespiły. Muszę uciekać stąd byle szybko. Buduj o się, Boże, buduj. Co tu się dzieje? Dysia ma problemy. O, Enderman mi buduje. Poczekajcie, muszę tu pomóc mu w razie czego, żeby właśnie nie spadł. Wykopiemy mu tutaj dziurę, żeby sobie wyszedł, dobra? Nie! Padłem, ratunku! Trzy Wardeny mnie gonią. Co tu się dzieje, widzowie? What the heck? Dobra, nie, no, trzeba pomóc. Dobra, nawalam
strzelamy w niego tymi podkami, żeby właśnie, czekajcie, tutaj przed nim, okej, teraz już go na pewno nie zabiją, tak mi się wydaje. Patrzcie, jak one tu idą. Czwarty się zrezwił. O mój Boże, jaka masakra się tu dzieje. Ratunku. O matka, a on tu ucieka. Nie no, Dysio, przecież on musi stąd wyjść. Dobra, poczekajcie, wysadzimy TNT. O matko, to już piąty przecież przed sekundą tu wyszedł. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tutaj drogę z TNT, żeby Dysio mógł uciec. Dobra, widzowie, także robimy tutaj taką jaskinię albo drogę ucieczki dla Dysio. Poczekajcie, tutaj wysadzę, okej, on jest tu. O matko, idą. Coś wybuchło. Au, dostałem obrażenia, ej, to jest jakaś droga, uciekam nią. Dobra, okej, Dysio zauważył tą drogę ucieczki. A teraz tutaj wardeny, nie no, muszę zrobić wszystko, żeby się nie dostały. Dobra, zamurujemy tutaj, żeby pomóc jak najszybciej Dysiowi. Dobra, już raczej tedy nie przejdą, okej. Jezus, jak dobrze, że udało mi się stąd uciec. Złe wardeny, dobrze, że ktoś wysadził tą drogę z TNT. Muszę zjeść, bo jestem taki głodny. Dobra, teraz damy Dysiowi jedzonko, bo on chciał. O, jedzonko, ja jeszcze mam te jagody, co zebrałem, ale wołowinka pieczona też się przyda. O nie, tu są bloki Wardena, ja tu nie idę. Muszę się dostać teraz do Netheru, żeby zdobyć pałki Blaze'a i perły. Okej, no to w takim razie Dysiowi pomożemy. Dobra, poczekajcie, tutaj może zrobimy sobie z obsydianu portal. Dobra, no może gdzieś na przykład tutaj. Dobra, coś takiego, szybki portal zapalimy sobie. I czekajcie, musimy teraz tu Dysia jakby ściągnąć. Dobra, gdzie on jest? Dobra, Dysio jest tu, poczekajcie, musimy napisać na tabliczce chodź za mną. Dobra, okej. Chodź za mną? No dobra, no to idę. Okej, dobra, poczekajcie. I będzie tutaj, zobaczy portal. Portal, jak dobrze, że zapalony, bo nie mam krzesiwa. No to ja wskakuję. Dobra, więc słuchajcie, z Dysiem wejdziemy. 3, 2, 1, let's go. O, dobra, gdzie my jesteśmy? Czy mi się wydaje, czy to będzie Beyond Pigmenów tutaj? O Boże, dobra, udało się. Teoretycznie powinien być też niedaleko Bastion, więc zaraz go znajdę. Dobra, czy to jest Bastion? Dobra, w końcu będziemy mogli pozyskać perełki. Okej, dobra, mam nadzieję, że Dysio wie, że trzeba złotą zbroję. Poczekaj, nie, o nie, on już tam idzie. Poczekajcie, muszę go hitnąć. Co chcesz ode mnie, Endermanie? Dobra, poczekajcie, damy mu część złotej klaty na przykład, żeby go te pigliny nie biły. Okej, założył. Tą klatę dostałem. Poczekajcie, jakby tu wejść. Dobra, poczekajcie, zrobimy mu tutaj taką drogę. Dobra, tędy, okej. O Boże, ten Enderman zrobił mi drogę. Teraz muszę udać się do piglinów, by wytradować się z nimi za perełki. Okej, dobra, widzowie, więc słuchajcie, teraz zamienimy się właśnie w takiego piglina. Dobra, poczekajcie tego, żeby na pewno Dysio nie widział. Dobra, wpisujemy sobie tutaj, uwaga, piglin. Dobra, cyk. Weźmiemy złoty mieczyk, żeby nic nie podejrzewał. O, cyk. Piglin, akurat cię szukałem, możemy, au, możemy się wytradować. Au, no co jest, ja traduję się, oni mnie biją. O kurczę, dobra, musimy Dysiowi pomóc. Dobra, poczekajcie, wezmę netherite'owy tutaj miecz i zabiję tych innych piglinów. Dobra, cyk. Dobra, popadały. Teraz możemy wrócić do tradowania. Naszykowałem się sztabkę złota. Mas. Dał nam tylko jedną sztabkę złota, to damy mu może jednego stołna. Srołna, co ty mi dałeś, no? Srołna, jak się wkurzył. Teraz tyle złota i dawaj mi to, co chcę. Perełki. O kurczę, dobra, teraz mu damy, dobra, damy mu może 4 perełki i damy mu 4 obsydianu. Dobra, cyk, cyk, dobra. O, dostałem perełki i obsydian, dobra, to, ale to nadal za mało perełek, masz teraz tyle. O kurczę, ile nam dał? Cały stack. Dobra, czekajcie, dam mu może tyle, ile chciał pereł, czyli 16. I dam mu diamentowy blok, mimo tego, że właśnie pigliny nigdy w życiu nie wyrzuca diamentowych, ale on się ucieszy. Cyk, cyk. Diamentowy blok i wszystkie perły, ale od kiedy pigliny dają diamenty? Ale nieważne, mi się to podoba. Muszę znaleźć teraz fortecę i pałki Blaze'ów. Więc widzowie, teraz musimy Dysia zaprowadzić właśnie do fortecy, aby dostał swoje pałki Blaze'ów. Dobra, w końcu znaleźliśmy fortecę. Teraz tylko gdzie tu mogą być Blaze'y? Okej, dobra, Dysia potrzebuje Blaze'ów. Czekajcie, zobaczymy, co da się zrobić. Gdzie one mogą być? Dobra, tutaj, poczekajcie, zaprowadzę Dysia. Halo, Dysio, tutaj, będę skakał. Endermanie, coś chcesz mi przekazać? Tak, dobra, poczekajcie, tutaj niech za mną sobie idzie. Okej, tutaj są Blaze'y.
blazy. W lawie się palą. O Jezus, jak mnie biją, musimy je zabić, ale spalą mi się pałki. Dobra, poczekajcie, tutaj zakleję tą lawę, żeby właśnie się nic nie stało. Dobra, cyk. Dobra, idziemy zabić te blaziory zły. Potrzebujemy pałek, dobra. Dobra, postaram się Dysiowi pomóc. Czekajcie, jeszcze tutaj zabijemy tego blaza, okej? Okay. Mam już dwie pałki, czekam, masz się zrespi kolejny, bo już zaraz będzie nawet dwa. Dobra, poczekajcie, pomogę mu tutaj, ale mam jeszcze jeden świetny pomysł, który będzie naprawdę śmieszny. Narespimy tutaj bardzo dużo blazów. Dobra, poczekajcie, zobaczcie, zobaczymy, jak to na to zareaguje. Dobra, one wyjdą tu zza winkla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, zobaczymy, patrzcie to. Blazy z tamtej strony i tu? Co jest? Ile ich jest? Nie, ja tyle nie chcę, ratunku. Aha, Boże, co się dzieje? Dobra, uleczymy tutaj szybko Dysia. What the heck? Ile tu ich jest? Widzowie, czy wy to widzicie? Dobra, ale ich tu jest, zaraz na ciupie wszystkich. Dobra, poczekajcie, my pomagamy tutaj oczywiście Dysiowi, żeby pokonał te blaze. Dobra, cyk, cyk, cyk. Będę też oczywiście ich bił, mam nadzieję, że nie Dysia. Dobra, tutaj troszeczkę go uleczę. Tak, ratu jest, dobra. Wystarczy, uciekamy, mam już nad 100 tych pałek. Mam 8 pałek. Dobra, poczekajcie, dam mu jeszcze te moje wszystkie. Dobra, poczekajcie, podejdziemy do niego, damy mu pałki. O, Endermanie, ty mi dałeś, teraz mam jeszcze więcej. Okej, okay, dobra, to teraz chyba będzie Dysio potrzebował wyjść z tego, właśnie z tego netheru. Endermanie, gdzie jesteś? Muszę się dostać teraz do Endu. Dobra, widzowie, więc teraz pora zrobić szybko jakiś portal. Nawet nie wiem, gdzie on może być, ale zaprowadzimy Dysia do ruin. Dobra, widzowie, znalazłem tutaj ten portal, ale on jest pod lawą tak totalnie. Dobra, ale mam na to dobry pomysł, zaznaczymy sobie tu. Dobra, i zobaczcie, cały tutaj wszystko udało mi się zakleić. No i ten portal jest tutaj. Tylko poczekajcie, bo no trzeba jakoś coś zrobić, żebyśmy się mogli do niego dostać. Dobra, widzowie, więc udało mi się tutaj to zrobić. Te bloki tutaj sobie zamienimy oczywiście, ten spaczony obsydian na normalny obsydian. I tutaj sobie odpalimy ten portal. Dobra, cyk. A prosimy tu Dysia, tylko kurczę, gdzie on jest? Muszę go poszukać, widzowie. Dobra, tutaj musi być gdzieś ten portal. Ole wkopany w lawie. Jak on się tu znalazł? Przecież to jest pod lawą jakby, no ale mniejsza z tym, wskakujemy do niego. Okej, dobra, Dysia się znowu nie skapnął. Ja wskoczę oczywiście z nim. Endermanie, idziesz ze mną? Pogiwiam mu główką. O Jezu, spawner. Co to jeszcze ciekawego? Skrzynka jakaś. Co? Zaklęte złote jabłko i zaklęta książka? Przecież to niemożliwe, żeby to normalnie trafić. To jest tak rzadkie. O Boże święty, jakie od Dysia ma farta. Ej, przysięgam wam, widzowie, ja tego nie włożyłem. Naprawdę, przysięgam wam. To jest po prostu chore. A tutaj mamy drugą skrzyneczkę, co tutaj jest? Okej, a tutaj damy, widzowie, dużo diamentów. Zobaczymy, jak Dysia na to zareaguje. Ej, tu jest druga skrzynka. O kurczę, dobra, to może rozwalę w końcu. Co w niej będzie? Ale dużo diaksu w niej było. 42 diamenty, aż mam. Nie widziałeś tego, Endermanie, ale musisz mi uwierzyć. Mam tak dużo diaksu. Dobra, mam tak dużo tych ok Endera, że teraz musimy znaleźć tą twierdzę. Wow, co on robi? Zobaczcie. Dobra, zbieram swoje oczy i możemy już stąd iść w tamtą stronę, Endermanie. Nie mam łódki, masz może, Endermanie, łódkę? Dobra, poczekajcie, postawimy Dysiowi łódkę i sami do niej wsiądziemy. Postawimy dwie łódeczki. O, patrzcie, jestem płynę normalnie, co jest? O, Enderman, umiesz pływać tą łódką? No nie. Dobra, chodź, płyniemy, bo nie ma czasu. O Boże, co tutaj się dzieje? Normalnie to jest nierealne. Sprawdzamy, gdzie to może być. Czyli pode mną, można się skopywać. Dobra, to kopię. O Boże, dobra, to już tu. Zaraz wejdziemy, widzowie, do smoka. Czekajcie, będę kopał równoległo z Dysiem i tam się skopiemy właśnie na sam dół, do tego strongholda. Dobra, uwaga, uwaga, jesteśmy. O, skrzynka, co w niej będzie? Ty, kolejne trzy diaksy, ja zaraz będę miał cały stak diamentów. To jest niemożliwe, o nie, topesz. Dobra, widzowie, teraz musimy znaleźć portal właśnie do Endu. Poczekajcie chwilkę, ja go zaraz znajdę. Dobra, Endermanie, chyba wiem, gdzie jest portal, chodź. Tak mi się wydawało, pomóż mi teraz zabijać te stworki. O kurczę, dobra, udało się Dysiowi znaleźć portal, ale ma problemy właśnie z tymi szczurami niedobrymi. Nie mogę tu przejść, dobra, poczekajcie, okej. Okay. Lawa? No dobra, teraz można wsadzać tu te perełki. Ale widzowie, zanim wskoczę do portalu, to zostawcie mi subskrypcję oczywiście, więc zobaczymy, kto pierwszy. Czy ja wskoczę, czy wystawicie suba? 3, 2, 1, skaczę! No dobra, jesteśmy już, będzie. Teraz możemy znaleźć smok, ale najpierw trzeba zniszczyć kryształy. O Jezus, ile to jest Endermanów. O, już jest smok, teraz mogę dostać się na wieżę. Dobra, to ja wchodzę. Okej, dobra, widzowie, poczekajcie, ja sobie tutaj wejdę. Szybko wlecimy oczywiście na górę tutaj na game modzie. Zniszczymy te kryształy. Raz,
dwa, trzy. Ej, wybuch to jakiś kryształ. Ale ja zaraz zobaczę, o co tu chodzi, bo już zaraz będę. Nie ma kryształów, Endermanie, możemy już bić smoka, ale jak to możliwe, że nie ma? Pomogłeś mi trochę w tym? Dobra, więc teraz napiszemy Dyziowi na tabliczce. Ja nic nie wiem. Ty nic nie wiesz, no dobra. O, smok perczuje, teraz można go bić spokojnie. Pomogę tutaj Dyziowi, cyk, cyk, cyk. Czy ja mam go zabić już? Okej, aj nie! Uciekł mi. Mam łuk, to go dokończę. Okej, dobra, poczekajcie, też biorę łuk. I właśnie może skończymy tego smoka, cyk. Dobra, smok padł. Udało nam się przejść. Gdzie jest expi? Gdzie jest expi? Ile expiku? Dobra, można wszystko zebrać. Jaki mam duży poziom. Ale poczekajcie, widzowie, tego się nigdy w życiu nie spodziewa. Nie będzie spodziewał Dyzio. Teraz przemienimy się w Ender Dragon. Dobra, poczekajcie, polecimy sobie właśnie gdzieś tutaj i zmienimy w smoka. Zobacz, jakim jestem smokiem. Dobra, zobaczymy, jak ta zareaguje. No nie, co tu się dzieje, drugi smok? Przecież zabiłem go, nawet nie ma paska życia. Dobra, poczekajcie, strzelamy teraz do Dyzia z łuku. Smok do mnie strzela z łuku? Wiem sobie, zaklęte złote jabłko, bo już mi się nie przyda, ale co ty robisz, smoku? Zostaw mnie. Aha, halo, Dyzio. No to ty gdzie jesteś? Poczekaj, zobacz to. No to ty byłeś tym smokiem? Tak, dokładnie, czekaj, już ci pomagam z tym Endermanem niedobrym. Wiesz, kto był twoim Endermanem pomocnikiem? Nie, kto był tym Endermankiem? No ja nim byłem. Byłeś tym Endermankiem całą grę? Tak, cały czas to byłem ja, bez przerwy ci pomagałem, przyjacielu. A wam, widzowie, jeśli podoba się nasz content, to wejdźcie teraz na filmy, które wyświetlałem wam się właśnie na ekranie.